Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj spod szpitala. Na szczęście nikt z nas nie jest chory. Chociaż są takie zdania podzielone, że może choroby psychiczne, ale ja zaprzeczam, dementuję. Drodzy Państwo, problem tego typu. Zwrócił tu nam jeden ze słuchaczy uwagę może i na tego typu problem, że jeśli chodzi o tę rampę SOR-u, która tutaj widzimy, czyli podjazd pod SOR, pod izbę przyjęć, tak, ona ma swój jakby bieg i kierunek toru jazdy. I to jest, jak Państwo widzicie, z tamtej strony, tutaj w tę stronę, tutaj gdzie ten teraz pojazd wyjeżdża. I weźmy teraz, akurat może w tej chwili tego nie widać, ale drodzy Państwo, jeśli też auta skręcają tutaj, właśnie na parking szpitalny, tak, tam interesanci w różnych celach i się tutaj zatrzymają, tak, ze względu na szlaban i dojdzie do sytuacji, kiedy spod izby musi wyruszyć karetka, tudzież wyjeżdżają też i klienci, tak, z SOR-u, bo jest tam możliwość do 2 minut postoju, tak, czyli tam jakieś różne dziwne przypadki utrudniające przemieszczanie się ruchowe. No i one zjeżdżają z tego właśnie góreczki, tu widzicie Państwo, jest zakaz, dojeżdżają tutaj do tego punktu i się zaczyna blokować nam droga. Do tego dochodzi jeszcze właśnie ten parking ze szlabanem pod jakby pod to izbo przyjęć i jest straszny kocioł. Często, gęsto zdarza się, że karetki, które ruszają do akcji, tak już są jakby w stanie uprzywilejowanym, muszą jechać pod prąd, czyli w drugą stronę, żeby móc uwolnić się z tego tutaj, z tych kleszczy. I widzicie Państwo, akurat najlepszy teraz tego przykład jest, mamy tylko wjazd na parking i teraz wyjazd z tamtej strony, jeszcze wyjazd z SOR-u i mamy już gotowy jakby zator komunikacyjny. Trochę to dziwnie wygląda, bo to już trwa kupę lat, nic z tym się nie dzieje, jest to w sumie niebezpieczne zjawisko. No w sumie bardzo, bo jakby zmusza do łamania przepisów i to jest właśnie najbardziej według mnie tutaj kuriozalna sprawa, że jakby to, co zostało przygotowane, zmusza do łamania przepisów. Jest jeszcze jedna kwestia wyjazdu też z tego parkingu. Zwróćcie Państwo uwagę, stoi płot, zarośnięty jest za płotem, to jest pewnie jakaś tam działeczka prywatna. No wiadomo, nikogo się nie zmusi tam, żeby nam zrobił przejrzystość i jasność oglądu i przejazdu. No ale zwróćcie Państwo uwagę, jedzie w tej chwili rowerzysta, samochód stoi w kolejeczce. Właściwie myślę, że tam niczego nie widać. No i teraz trzeba liczyć na to, że pieszy czy rowerzysta, tak, on tutaj zachowa szczególną ostrożność i nie doprowadzi do jakiegoś zdarzenia. Jakby najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że tu mi kolega przed chwilą powiedział, że skupiamy się na kolejnych inicjatywach związanych z jakimiś dziwnymi inicjatywami miejskimi, a mamy taki problem, który za przeproszeniem śmierdzi już kupę lat. To są może małe rzeczy, to nie są jakieś skoczne i krzykliwe hasła, no ale to jest to, na co dzień z czym się spotykamy i co nam uwiera w oczach. Tak przed chwilą przed programem rozmawialiśmy, że można by było to sprawę załatwić może w ten sposób, żeby troszeczkę przebudować ten wjazd i wyjazd. Nie wiem, nie jestem architektem, nie znam się, ale wydaje mi się, że to mogłoby rozwiązać problem. I myślę, że tutaj też w grę wchodzi właśnie miejsce i teren, którego brakuje na rozwiązanie tego problemu. I myślę, że żeby poświęcić ten właśnie budynek, można by było uzyskać żądany efekt, który by zadowolił wszystkich. To jakby zapowiedź tego, co spróbujemy wyjaśnić w następnym odcinku. Może już wtedy z fachowcami się uda nam kogoś namówić do rozmowy. I może rozwieją, czy na moje pomysły, czy coś się naświetlą takiego, czego my nie wiemy. Jest szansa na to, że czegoś więcej się dowiemy. I jest na koniec, drodzy Państwo, jest czerwiec, 17-18 czerwca. No i dzisiaj też jak zwykle zapytałem o plażę w Krzywym, tak? Ja to nazywam miejską plażę, chociaż zdania są podzielone. I na tą chwilę jestem dobrze poinformowany i ratownika w tym roku też nie będzie. Ratownika nie będzie, znowu samorządy nie stanęły na wysokości zadania. Problem ratownika ich przerósł.
Także wszystkiego dobrego i do zobaczenia.